To jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś rozmowa z praktykiem biznesu, prezesem spółki Enterprise Advisors Polska, Andrzej Borcz. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć Tomku, dzień dobry, witam wszystkich. Motyw przewodni mojej książki to coś z niczego. Jak stworzyć coś z niczego? No trochę przewrotny ten tytuł tej książki. Ciekawie brzmiący, intrygujący i pewnie marketingowo strzał w dziesiątkę i tego też Ci życzę, ale czy tak z niczego, to może niekoniecznie. Raczej bym powiedział, że z małej ilości pieniędzy, to znaczy całkowicie niczego będzie trudno pewnie się budowało, bo jakieś doświadczenie, kompetencje, sieć kontaktów, czyli takie rzeczy, które materialnie może trudno jest zmierzyć, to na to bym postawił, ale czy da się stworzyć coś z niczego, to bym to pewnie kwestionował. Więc moje budowanie to nie było budowanie całkowicie z niczego, to było budowanie oparte na kapitale, ale niekoniecznie w ujęciu finansowym. Jak patrzę na Twoje CV, no to jest ono imponujące. Działasz jednocześnie w wielu branżach, szkolenia, nieruchomości, fundacja. Jak znaleźć czas na to wszystko? A może wystarczy dobre zarządzanie czasem? Ja mam takie podejście do tego zarządzania czasem z pewnym dystansem. To nawet jest to taki obszar, który też niekoniecznie chętnie rekomenduję naszym klientom. Zdarza się, że oczywiście widzimy pewne luki kompetencyjne w organizacjach czy rezerwy w tym wymiarze i wtedy pomagamy, ale tak naprawdę nie do końca mam poczucie, że w tym wymiarze jesteśmy w stanie zrobić jakiś bardzo duży krok. Z tym zarządzaniem nie czuję się też może w tym jakiś wybitnie lepszy od innych. Ja myślę, że to, co tutaj jest odpowiedzią, to odpowiednio ułożony proces, czyli raczej bym powiedział o planowaniu i o pewnym pomyśle, strukturze, koncepcie, jaki możemy mieć na prowadzenie biznesu. Moim patentem na to wszystko jest po prostu dobry zespół i partnerzy, z którymi to robię. Czyli struktura taka kapitałowa, grupy kapitałowej, którą buduję, opiera się na tym, że w tych wszystkich podmiotach, które wymieniłeś, mam jeszcze kancelarię prawną, biuro księgowe, są osoby odpowiedzialne za te jednostki biznesowe. Ja osobiście zarządzam tylko jednym podmiotem, czyli firmą szkoleniowo-doradczą właśnie przez Ciebie wymienioną, Enterprise Advisors Polska, a w pozostałych biznesach jestem istotnym wspólnikiem, 50-40%, ale mam tam wspólników pozostałych, jeden z nich zazwyczaj zarządza biznesem, no i z tego tytułu ma też dodatkowe jakieś uposażenie, więc tego typu struktura takiej małej grupy kapitałowej pozwala mi realizować te projekty, korzystać z efektu synergii, czyli tego, że te projekty są realizowane, uzupełniając się w jakiś sposób, dokonuje się tam rekomendacja, czyli załóżmy kancelaria prawna wspiera firmę księgową, klienci z firmy szkoleniowo-doradczej również trafiają na przykład do kancelarii prawnej. Cała społeczność nasza korzysta czasami inwestycyjnie z naszych propozycji nieruchomościowych, które realizujemy w Łodzi, takie inwestycje, które budują pasywny taki dochód i portfel inwestycyjny dla klientów, więc chyba odpowiedzią są tak naprawdę dobrze przeprowadzone, nazwijmy to rekrutacje, bo to rekrutacje wspólników, partnerów, w których też oczywiście miałem okazję parę razy, być może nie zachować się najbardziej efektywnie, czyli też jakoś tutaj naukę w tym zakresie zaliczyłem, czyli nie wszystko poszło pewnie idealnie, ale dzięki temu już dzisiaj wiem, jak to lepiej robić. W swoim bio napisałeś, projektem, który prowadzę niekomercyjnie, jest fundacja, która pomaga dzieciakom w trudnej sytuacji. Zachęcam do wsparcia jej w dowolny sposób. Jak można wesprzeć fundację i co to za fundacja? Fundacja nazywa się Agenor. To nazwa ta, to wyjaśnię, bo nietypowo może brzmiąca i trochę egzotycznie. Pochodzi od imienia mojego świętej pamięci już dziadka, a ja tak zostałem na chrzcie wyprawiony w drugie imię, czyli tak też mam na drugie imię. Fundacja ta, znajdziecie informacje na jej temat pod adresem www.fundacjaagenor.pl. Zajmuje się wspieraniem najczęściej osób, które są w sytuacji trudnej ze względu na stan zdrowotny i są to dzieci, które też najczęściej znajdują się w sytuacji, w której są wychowywane przez jedną osobę dorosłą i statystyka nam pokazuje, oczywiście może nie na dużej próbie budowana statystyka, że jest to mama. Czyli dochodzi do sytuacji, w której rodzi się dziecko, ono jest niepełnosprawne i zazwyczaj kobieta, albo bardzo często niestety, zostaje z tym problemem sama. No i my w takiej sytuacji wkraczamy i staramy się chociaż trochę wesprzeć te osoby od strony wsparcia jakiegoś finansowego, rehabilitacji, leczenia, edukacji. Różnego rodzaju akcje prowadzimy, które mają tym osobom pomóc. Daje to nam bardzo dużo frajdy i faktycznie widzimy, że to, co robimy, ma duży sens.
a w ten sposób też spłacamy trochę dług, który być może od losu zaciągnęliśmy tym, że nas to do tej pory, nie wiem, czy nie spotkało, czy po prostu w jakichś innych sytuacjach też jako ludzie pewnie mieliśmy okazję uzyskać pomoc od innych. To teraz o biznesie, bo jesteś trenerem biznesu. Jak sprzedawać skutecznie? To zależy co i co to znaczy skutecznie, ale jeśli miałbym powiedzieć o paru takich aspektach związanych z prawdziwie skuteczną sprzedażą, bo tego faktycznie uczę najwięcej, to przede wszystkim postawiłbym na to, żeby budować różnego rodzaju procesy i procedury, sięgając do dobrych źródeł. Bliskie memu sercu metodologie to są metodologie budowane w takim nurcie czy modelu evidence-based, czyli bazującym na dowodach, więc zachęcam Was do tego, że jeżeli tworzycie procesy sprzedażowe i zastanawiacie się, jak je usprawnić, to przede wszystkim szukając literatury, zacznijcie od końca, od bibliografii, zobaczcie, skąd się biorą dane w podręcznikach czy książkach, na których budujecie proces. Zacznijmy od tego, żeby to było oparte na nauce i na jakiejś większej próbie badawczej. Jak to robić, jeżeli chodzi o zachowania, postawy osób, które to kształtują, ten proces sprzedażowy? No po pierwsze empatia, czyli szczere zainteresowanie drugą stroną. Po drugie świadomość tego, gdzie mamy przewagi konkurencyjne, gdzie jesteśmy lepsi, gdzie wnosimy wartość i kierowanie rozmowy na te obszary. Po trzecie pewnie taka odpowiednio dozowana pewność siebie, polegająca na tym, że potrafimy kontrolować proces handlowy. Po czwarte pełna swoboda w zakresie mówienia o pieniądzach i nie uciekania od tych kwestii, kiedy trzeba o tym porozmawiać. No i ostatnia rzecz, taka pewnie już bardzo trywialna, czy wręcz taki truizm, no właściwie poprowadzane badanie potrzeb, ale nie w trybie czego potrzebujesz, tylko w trybie faktycznie zastanowienia się nad tym, z jakimi wyzwaniami, problemami, trudnościami mierzy się rozmówca, nasz potencjalny klient, no i prowadzenie rozmowy w taki sposób, żeby to zdiagnozować. I to wszystko, te elementy jakościowe, o których teraz powiedziałem, jeszcze potrzebujemy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik statystyki, ale mądrej statystyki. Mówi się o tym w takiej bliskiej memu sercu nomenklaturze piłkarskiej, że lepiej czasami mądrze stać się niż głupio biegać, więc chodzi o to, żeby robić statystykę, ale mądrą, czyli wcześniej jeszcze dokonać pewnej segmentacji, selekcji klientów, czyli żeby kierować swoją ofertę do tych, którzy faktycznie mają potencjał, żeby kupić. To tak oczywiście w bardzo dużym skrócie. No tak, bo rzeczywiście, jeśli będziemy kierowali ją do tych osób, które kompletnie nią nie będą zainteresowani, to możemy mieć podcinane tylko skrzydła i nie mieć energii do tego, żeby skutecznie sprzedawać, a pamiętajmy, że statystyka jest tutaj nieubłagana, zawsze będziemy mieli jakieś odrzuty. A to co powiedziałeś, jest dla mnie dość ciekawe. Na jaki procent, jeśli dobrze kierujemy ofertę do potencjalnego klienta, który może być nią zainteresowany, na jaki procent możemy liczyć sprzedaży? No mówi się, że na zimnym rynku to jest 2% zwrotu. A jeśli jest dobrze wyselekcjonowany klient? Ja nie umiałbym się odnieść w tym momencie do rzetelnych źródeł i badań. Ja taki mam styl prowadzenia choćby warsztatów czy szkoleń, w których staram się sięgać do źródeł. Mogę powiedzieć o naszej próbie, że w przeliczeniu na liczbę prób podjętych, czyli kontaktów wychodzących na zimnym rynku, ta kwota, którą podałeś, 2-3% faktycznie to będzie mniej więcej taki poziom adekwatny, czyli 100 telefonów powiedzmy wychodzących, z nich umówionych 15, może 20 spotkań i z tego 3-2 kontrakty podpisane w jakimś pewnym okresie czasu, ale też często dochodzi do tego, że my źle mierzymy nawet te współczynniki. Dlaczego? No bo czasami mierzymy to w krótkich cyklach, a klient być może podejmuje decyzję później i po roku czy półtora do nas wraca. Wiadomo, że tak jak powiedziałeś, na tej bardziej już sprofilowanej bazie te wskaźniki będą zdecydowanie wyższe. Ja jeszcze do tych rzeczy, tak mi przyszło do głowy, o których mówiłem wcześniej, dodałbym jeden aspekt super istotny i super ważny, który jest z jakichś powodów być może tego, że mamy limit czasowy pewien nie umknął, a mianowicie pozytywne nastawienie i wszystkie wskazówki w tym zakresie dla tych, którzy chcieliby się rozwijać, znajdziecie w książce bardzo fajnej Optymizmu można się nauczyć Martina Seligmana, takiego ojca pozytywnej psychologii. On fajnie wyjaśnia, jak sobie radzić właśnie z tym, o czym Tomek mówiłeś odmową, z tym, że ta statystyka ma to do siebie, że pewnie odmów jest więcej i chodzi o to, żeby się tym nie zrażać i tego też się można w jakiś sposób nauczyć i podciągnąć w tym wymiarze. Negocjacje. Negocjujemy tylko biznesowo, czy także prywatnie? No zdecydowanie negocjujemy w wielu wymiarach naszego życia. Ja myślę, że nawet tych negocjacji biznesowych może być w wielu przypadkach mniej w naszym życiu niż negocjacji właśnie niebiznesowych.
ale też często do jednego worka wrzucamy nie tyle negocjacje, co po prostu zwykłe targowanie. Targowanie od negocjacji różni się jednym istotnym parametrem, a czyli taką liczbą zmiennych. Jeżeli jest jeden parametr, na przykład cena, i my tak naprawdę rozmawiamy tylko o takim, no właśnie, przeciąganiu liny trochę w lewo, w prawo, do mnie, do ciebie, no to bardziej to jest targowanie. Negocjacje to już jest sytuacja, w których mamy więcej zmiennych i możemy się czymś wymieniać, szukać jakiegoś zdrowego porozumienia i kompromisu, więc zapewne jest to bardzo często w naszym życiu prywatnym też stosowane. No i często wpadamy tutaj w wiele pułapek, których świadomi nie jesteśmy, jak choćby iluzję tego, że dobrze zrobione negocjacje i sprawiedliwy podział to pół na pół, a w biznesie nie ma sprawiedliwości, jest albo dobrze, albo źle przeprowadzony proces negocjacji, więc tutaj też szeroki aspekt tematów, które można było poruszać, ale na pewno sporo kwestii z tego warsztatu negocjacyjnego, który możemy rozwijać, wykorzystamy w codziennym życiu. Choćby kotwiczenie, czyli stawienie odpowiednio wysoko poprzeczki. Przyznam ci się, że pisząc książkę Coś z Niczego, przeszedłem przez 9 różnych moich projektów, które w życiu robiłem, od festiwali muzyki reggae na Opolszczyźnie, które robiłem i które nie były robione dla pieniędzy, ale dlatego, żeby były wielkie. No i udało się to zrealizować, 6 tysięcy ludzi na festiwale przyjeżdżało. Przez różne projekty, które także przynosiły pieniądze, jak studio Słodki Live, które przez kilka lat prowadziłem. I taka konkluzja mnie na koniec złapała tej książki, że jeśli czasami ktoś nam mówi, że słupki w Excelu i statystyki są ważne, a nijak nam to leży do tego, co mamy w głowie, czyli na przykład to, żeby tworzyć biznes dla frajdy, czy dla radości, czy dla pozytywnej wibracji, to po prostu powinniśmy tak sobie ten biznes robić. I od razu mi się takie pytanie do ciebie nasuwa. Jak będziemy rozwijali biznes, to mamy mieć cały czas w głowie to, że kasa, czy może ona nie jest taka istotna, a przyjdzie wtedy, kiedy rzeczywiście skupimy się na rozwoju naszej firmy? To ja, Tomku, na chwilę jeszcze zatoczę koło do tego, czego zaczęliśmy, bo myślę, że to może do końca nie wybrzmiało. Jednak trzymając się tej kwestii Coś z Niczego, to moje Coś z Niczego to było tak naprawdę kapitał kontaktów, wiedzy, doświadczeń i pewnych pomysłów i społeczności, którą miałem wokół siebie i relatywnie niewielkiego kapitału na zbudowanie grupy właśnie takiej kapitałowej. Po części też z pieniędzy pożyczonych, które szybko udało się spłacić, ale w odniesieniu do tych parametrów, już o których mówisz w biznesie, ja sobie nie wyobrażam biznesu jednak bez tego planowania, bez słupków, bez Excela. Ja nie mówię, że to jest model czy styl najlepszy, ale na pewno dość rozsądny i bezpieczny. Oczywiście na poziomie przychodów możemy tworzyć prognozy, estymacje, plany, a później rynek to weryfikuje, ale jeżeli ich nie mamy i nie mamy możliwości tego weryfikowania, to nie mamy możliwości modyfikowania działania. Więc ja w odniesieniu do tych pieniędzy, jakbym miał radę dawać tym, którzy rozważają zostanie przedsiębiorcą, to bym powiedział tak, pieniądze w organizacji mają się pojawiać. Bardzo ważne jest, jak sobie też postawimy te cele związane z pieniędzmi, ale nie oznacza to, że mamy te pieniądze konsumować. To znaczy, wynik firmy nie ma być jednocześnie pieniądzem kierowanym od razu do kieszeni właściciela. Jeżeli mamy takie, trochę być może będące pochodną nawyków wynikających z bycia wieloletnim pracownikiem, nawyki, że jest coś takiego jak pensja co miesiąc, no to w tym zakresie powiedziałbym chłodna głowa i takie myślenie, że przez jakiś czas może być po prostu nieco skromniej, po to, by po pewnym czasie było pewnie znacząco lepiej, ale to są oczywiście już później wasze wybory, czy będziecie inwestowali, czy będziecie konsumowali, to jest już oczywiście kwestia indywidualnych wyborów. Zatem plan finansowy, budżetowanie, prognozy, zakładanie, w jaki sposób te ostateczne strategiczne cele chcemy osiągnąć dzięki jakimś celom, powiedzmy, taktycznym, dzięki jakimś wskaźnikom, jak na przykład liczba spotkań, czy to, o czym mówiłeś, skuteczność tych spotkań, to zdecydowanie na to powinniśmy postawić i na to bym kładł nacisk, ale myślenie w kategoriach takich, że biznes w pierwszym roku od razu ma wypłacić mi jakąś dużą dywidendę, to już niekoniecznie. Niemniej zakładam, że i tu radzę, i tu popełniłem sam błąd, że myślenie w kategoriach, jakby się pierwszy rok spiął na zero, to byłoby super, nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo to jest cel być może postawiony za mało ambitnie i on może prowadzić do tego, że po prostu no, niezrealizowanie tego celu będzie nas sporo kosztować. No to teraz współpraca z wielkim, dużym korporacyjnym klientem, czy może małym. Jedne i drugie mają wyrzeczenia. Duży korporacyjny klient płaci nieźle, ale negocjacje, terminy decyzyjne i terminy płatności są długie. Mały klient podejmuje decyzję spontanicznie, płaci od razu, ale niewiele. Mhm. Znaczy ja bym był ostrożny w takiej segmentacji i też mogę powiedzieć, że nie zawsze bym się z nią zgodził.
warunki, jakie mamy uzyskane przy klientach korporacyjnych, są powodą tego, jak negocjujemy. Jeżeli wcześniej, zanim jeszcze w procesie sprzedaży dochodzimy do negocjowania tych warunków, a przedstawimy dużą wartość, pokażemy, że rozwiążemy istotny problem, istotnie wpłyniemy na biznes klienta, na poziomie na przykład jego przychodów czy kosztów, no to jego taka większa otwartość czy elastyczność podczas negocjowania będzie silnie odczuwalna. Poza tym nie każda korporacja ma takie założenia, że ma się żywić jakby pieniędzmi czy na poziomie warunków handlowych jakimiś innymi parametrami swoich dostawców. To znaczy nie jest tak, że zawsze będą to 90-dniowe terminy płatności i to jeszcze na jakiejś małej marży. Tam można realizować naprawdę bardzo fajne, rentowne projekty, ale odpowiadając na pytanie, jak do kogo uderzać i jak wybierać sobie grupę klientów, to zależy od biznesu. Czyli z firmą księgową na pewno nie poszlibyśmy do dużych klientów typu Enterprise, bo oni tego nie potrzebują, nie mamy dla nich propozycji. Z firmą szkoleniowo-doradczą idziemy i do tych dużych, i do średnich, i czasami do mniejszych. Kancelaria prawna pracuje ze średnimi, z mniejszymi, no i teraz mamy ambicje na większych, więc powiedziałbym, że raczej bym zwrócił uwagę na to, jaki problem jestem w stanie rozwiązać i kogo jak wesprzeć, a te kryteria, o których powiedziałeś, to są kwestią pewnie negocjacji i tego, jaka jest moja pozycja. Jeżeli jestem jednym z niewielu, który rozwiąże ten problem, mogę twardo negocjować, bo wiem, że alternatywa negocjacyjna mojego kontrahenta przyszłego, partnera biznesowego jest słabsza, więc moja siła jest nieco mocniejsza. Bardzo, Andrzeju, dziękuję za spotkanie, dziękuję za te wszystkie wskazówki i życzę Ci wszystkiego dobrego. Trener sprzedaży, biznesmen pełną parą, Andrzej Borcz był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję, Andrzeju. Dziękuję i mam nadzieję, do zobaczenia.